Siema, siema, jestem Riot Gplay, a to jest kolejny już drugi odcinek z naszej serii Od Farmy do Firmy z gry Farming Simulator 2015. I właśnie wracam ze żniw jęczmiennych, że tak powiem. Chociaż nie do końca, bo tam jeszcze koło trzeciej gospodarki, tam gdzie siadały te świnie, zostało trochę jęczmienia, ale już można powiedzieć, że nie będę tam kosił, jak na razie. Zajmę się tylko tą pierwszą gospodarką. No i tylko trochę tak można powiedzieć, że niewiele wykosiłem, bo to jest mój jakby drugi już sort. Szczepy są po 9 ton z nakładkami i z tymi blendekami, a nie z jakimiś płachtami, jak to w pierwszym odcinku mówiłem. Dobrze, także zauważyłem, że bardzo wam się ogólnie spodobała ta seria z gry z symulatora tego całego. I tam napisałem komentarz pod swoim filmem, bardzo kreatywnie, żebyście napisali mi, jakie chcecie długości odcinków. No i skala była od 20 do 40 minut, chociaż właściwie tylko jedna osoba napisała 40. A tak to pisaliście 30-20, 30-20, także ja postaram się nagrywać filmy 25-minutowe, tak postaram się już maksymalnie, żeby jednak ci, co wpisali 20, mieli tak już lekkie zmęczenie, a ci, co mieli 30, mieli lekki niedosyt. Także myślę, że to będzie spoko. W ogóle ze sobie drzwi potwieram. A nie tą. Kreatywnie, dobra. Pyk, 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 pyk. Okej, dobra. Musiałem ogarnąć to. I wykosimy sobie tutaj to pole, na sieczkę oczywiście. I w tym odcinku zajmiemy się kolejnymi żniwami, czyli żniwami pszenicznymi oraz rzepakowymi. W sumie powinno się zaczynać od rzepakowych, ale no dobra. Witam w moim świecie. Ja sobie teraz wiozę ten jęczmień, czyli 8,5 tony niecałe, na farmę. Bo to już stoi kombajn, jak widzicie, wyszykowany na kolejne żniwa. I mam ogólnie poczekajcie, nie w tą stronę, 37 ton, także myślę, że spoko. Tutaj pod wiatru stoi moja audica. Także młodzieżowo. Dobra, tu jest klapa otwarta. To sobie wysypiemy. Jak na razie sobie tutaj nic nie potrzebuję, żadnych maszyn kupować. Dopiero w następnym odcinku zajmiemy się czymś już takim pożniwowym, można powiedzieć. Okej, to sobie to powyspuję. Świetnie, i mamy teraz ton 45, bardzo fajnie, dosyć sporo. Okej, jedziemy. Tu fajnie też wentylatory zrobił Rafik. W ogóle nie chcę tak jakby siać plotek i się rozchwalać, ale napisałem tam w komentarzu do Rafika, że planuję kręcić serię i tak dalej. No i ponoć czeka. Nie wiem, znaczy oglądać się też nie będzie, tylko tak mnie napisał. Nie ma co się tam jakoś przejmować zbytnio. Ale w każdym razie, no, miło z jego strony, że odpisuje na komentarze widzów, także bardzo serdecznie zapraszam na jego kanał, bo to jest świetny youtuber. Można powiedzieć, że youtuber. Ale jak chodzi o mapy, to pierwsza klasa. Rozwrócić kombajn. Okej. O, w ogóle to jest bardzo fajny staw, nawet go nie zauważyłem. Z tym pomostem. Jak chcecie, to możemy zrobić taki luźny odcinek jakby prezentacji mapy, żeby tak dogłębnie poznać wszystkie szczegóły. I co dobrego jest na tej mapie, to są tutaj jakby rozsiane po mapie te monety. Także super. W ogóle nawet nie wiem, skąd by się wzięło te 300 dolarów, euro znaczy, bo miałem 5000, a mam 300. W ogóle sprawdzę, bo może w tych źródłach dochodu tam powinny być. Tutaj nie. Też nie. Zaraz, na pewno są gdzieś te statystyki. No pieniążki. Może za późno sprawdziłem. Albo gdzieś wcześniej. O, poczekajcie. Mleko, ziarna. Wełna? Co, jakąś wełnę prowadzę? Siano 5. Nie rozumiem, dobra. Aha, tutaj mamy wszystko. Okej, także tu miałem tyle pieniążków, ale sobie nowe maszyny zakupiłem wszystkie i tak dalej. I potem musiałem odjąć do 5000, do 5000. Tam już tym jakby, no wiecie, tak jak się dodaje pieniążki, tak samo ja sobie odjąłem, prawda, tam w tym konfigu całym. I bawiłem się z tym kombajnem na różne sposoby.
Jak widzicie, tylko 5 km udało mi się osiągnąć, ale w sumie coś na pewno zepsułem. Dobrze w ogóle, że on teraz jeszcze jeździ i pracuje dla mnie. Ale no cóż, no... Pobiorę sobie na pewno jakiś inny kombajn. Mam w planach jeszcze pobrać jakiś taki żółty i niebieski z tej serii bizonów. No i dobra, widzę, że tu... No, fajnie bajer z tym jeziorkiem. Trochę tak, no... Można powiedzieć... Po chamsku w sezony? Nie. Znaczy dobrze tu jest, tylko że... Tak jakby trochę już tych, te pola tak... No, wiecie. Jeszcze się takim czymś nie spotkałem, chociaż w sumie to są mapa z kujawskich okolic. Kujawsko-pomorskie te sprawy. Dlatego to były najpierw górale kujawsko-pomorskie. No, a ja jestem z Lubelszczyzny, także długie, wąskie pola i właściwie drogi wzdłuż nich, to u nas raczej często widywane. No ale mapa mimo w sobie taki świetna. Dobra, w ogóle mam taki pomysł, bo mogę się wam, już mogłem coś zdradzić. Wow, jak tu rzuca. Wjechałem w to? Nie, nie żartujcie sobie. Wyjadę. Tak? O Boże. Okej, okay, także jesteśmy z powrotem. Nie pytajcie. Musiałem zresetować maszynę. dobra, także myślę, że... No to było wymagane cięcie. Okej, okay. Także ten... co miałem mówić? Właśnie, mam plany związane z polem numer 61, czyli to, co kosiłem poza odcinkiem. Widzicie, to jest strasznie takie jakby pole obszerne. To, do którego właśnie się udajemy. I myślałem nad tym, czy może by tam zasiać trawę i zrobić z tego po prostu taką jakby łąkę, albo cokolwiek tam do zbioru trawy. Bo w sumie to nie byłoby głupie. A takie kwadratowe pole to jakoś mi się nie widzi, no lepiej wiadomo pracować na takich bardziej, no, wąskich, no nie, może nie wąskich, ale podłużnych polach, prawda? Co na przykład, zobaczycie, bo będę kupował pole numer 55, 71 i 81. Bo to są pola po prostu świetne, elegancko się na nich działa i tak dalej. No i 23 i 18 pewnie połączę, tak jak w V3 to było. Na singlu sobie tam śmigałem. I dobra. To jest wersja V4, czyli ta podstawowa. Jeśli będzie tak samo jak z V2, to na pewno Rafik wypuści coś tego typu, że jakieś aktualizacje albo poprawi błędy. Także nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy po prostu sobie przeniosę to, co zdobyłem na tamtą mapę, w sensie, bo już na zaktualizowaną, czy dalej zostanę przy V4. Jak na razie błędów żadnych nie założyłem, tylko ten kanał, to po prostu trzeba, wystarczy uważać, bo trochę to zrobiłem nieostrożnie, to z mojej winy akurat. A tak to... Nie wiem, może w trakcie gry będziemy się o tych błędach wypowiadać. Piszcie też w następnym... Boże, co gadam? Piszcie w komentarzach, czy co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach. Czy jakieś, nie wiem, różne wypady, czy coś takiego. Bo jeszcze na pewno będzie seria z wami, z widzami, ale to dopiero, tak myślę, po rozpoczęciu roku szkolnego wystartujemy z tym. Będę się z wami zagadywał jakoś w weekendy i będzie jakoś tak lepiej, prawda? Bo w weekend każdy ma czas, jak jest rok szkolny. A na wakacje ktoś sobie wyjedzie i tak dalej i potem... Wiecie, no różnie może być. Albo przyjedzie przed kompem całe wakacje, tak jak ja. Nie no, ogólnie staram się jak najszybciej, znaczy jak najlepiej korzystać z tych wakacji. Głos mi się łamie. Gdzie wychodzić i tak dalej. Seryjnie, coś z tym głosem nie tak. Dobra, może bez tej zamuły, tak, bo ja wiem, że jak oglądacie moje filmy, to jest taka straszna zamuła. Ale ten mikrofon jeszcze w ogóle nie poprawia mi sprawy. Mam w planach sobie zamówić mikrofon taki pojemnościowy, ale to jeszcze z czasem, bo póki co bardzo staram się o drugi monitor, żebym sobie dostawić. Jest taki monitor, po prostu, wiecie, taki stary gracior z tą taką wielką dupą, jak to się mówi.
Ja bym go sobie tutaj postawił, po prostu tam bym miał wszystkie programy i tak dalej. Bo tak teraz nagrywam dla was w okienku 1280 na 720. I mam tutaj podgląd na głos i ogólnie. A jakbym nagrywał na full screenie, to wiadomo, no, ta pamięć byłaby trochę bardziej zapełniona. Chociaż na dysku 1 TB, to nie wiem, czy to jest jakaś różnica. No widzę, że trochę będzie z tym schodziło. Także nie wiem, czy ja wam to przyspieszę, czy coś. Nie, w sumie do pierwszego sypania, a potem już zrobię jakieś malutkie cięcie. Czy coś w tym stylu, żebyście się tam, wiecie, nie ponudzili za bardzo. Dobra, 84%, widać, że z tym już idzie inaczej całkiem, że apak to jest na hektar mniej go wychodzi, dlatego tak drogo stoi. Okej, okay. Ten bizon też jest taki trochę, no, widzicie jak te koła skaczą. On się chyba nie zgrywa z tym triggerem całym, czy to ze skryptem, sorry, to był skrypt, nie trigger. Triggery są do mapa, skrypty są do pojazdów, tak? O ile się nie mylę. Dobra, mniejsza. Także on się nie zgrywa z tym skryptem na realną glebę, w sensie nie, że wygląd realnej gleby, tylko że buja nas tak na boki. Jakoś to tak balansuje się tym pojazdem. Ogólnie preferuję koszenie dookoła, bo jakoś lepiej wychodzi. Znaczy jakoś tak się przyzwyczaiłem, ale no. Z natury to powinienem raczej kosić wzdłuż. Okej, okay, jest pierwsze sypanie. Także ja sobie tutaj rozłożę rurę. Dobra, wsiadam do naszego Ursusa. Ktoś ostatnio chciał mi polecić tego Ursusa. I chyba, znaczy no, w sensie napisał mi na Skype'ie. Zobacz, świetny Ursus na moim kanale jest. Prezentacja tego modu. No dobra. Wchodzę, patrzę, a to ten sam mod co ja mam, także... No spoko. Chociaż... No, dzięki zachęci. I być może tam jeszcze jakiś bizon się pojawi. Czy to ten był bizon też? Nie wiem. Dobra. Będzie ładna tekstura? No, jest świetna tekstura, tak jak powinna być. Okej, okay. Ładnie się to wszystko działa. Dobra, także ja wam tu teraz jakoś to przytnę, czy coś, jak już skończymy to pole. I będziemy się zaraz widzieć. Okej, okay. Także witam ponownie. Po cięciu i już tam coś pomalutku kończymy z tymi rzepakami i tak dalej. Wysypywałem dopiero kombajn niedawno, właściwie tam gdzie widzicie, jakieś 2 przejazdy temu, także spoko. Zaraz to wszystko do silosów, poczekamy, wzrośnie cena i dopiero będziemy sprzedawać, bo jak wiecie, to jest od farmy do firmy, czyli chciałem to w miarę szybko jakoś wyjść z tej biedy, żeby później wam pokazywać nowe możliwości i tak dalej. Bo jak widzicie, koszenie tym bizonem to jest męka. Po prostu męka. A później to albo sobie kupię po prostu szybszy kombajn z takim samym headerem. Headerem czy headerem, nie wiem jak to się mówi. Albo zainwestuję w większy. Tak, i jeszcze przypomnę, że jak mam tryb normalny, to ja sobie zrobiłem takie lekkie ułatwienie, że mam 50 tysięcy kredytu, a nie 100, jak to było w normalnym domyślnie. Czyli spłaciłem tam setki do 50, połowę. Także, no okej. Okay. Myślę, że będzie spoko. Ja to sobie teraz podjadę. I w sumie nie wiem, czy zatrudnić pracownika, bo to było jakieś tam też pewne sobie ułatwienie. Co, już koniec? Okej. Okay. Dobra, to ja to jadę. No. Tam zwieść do silosów. Jeśli tam oglądacie teraz to w tym momencie, to mam wielką prośbę do was, żebyście pisali komentarze, raczej pytania w komentarzach, żebym jakoś miał temat na odcinek, w sensie to się będzie wysiadać wasz komentarz, ja tam będę na niego odpowiadał, żeby tak było o czym rozmawiać, żeby nie było na odcinku i też będzie taka seria interaktywna, żebyście tam mieli swój udział w tej serii. Jakieś pytania, co planuję tam dalej, czy jakieś inne gry, czy coś, żeby po prostu porozmawiać. Bo to za dużo widać, no co mam wam tłumaczyć z tej gry, jak tu wszystko widać, co się dzieje na ekranie, także... No, o, to tak szybko się tworzyło. Dobra. Mam w sumie 5290 euro.
Przeliczana to jest taka sama wartość mniej więcej, tylko po prostu chyba jest zmieniony symbol. Ale jeśli nie, to mamy dosyć sporo złotówek. Już moglibyśmy coś kupić. W ogóle tamta 30 jest tak nieużywana i myślę, że ją sprzedam. I to chyba nawet w tym odcinku będziemy ją sprzedać. Chociaż może w następnym sprzedamy, tak zaczniemy jakby rewolucję tutaj na tym, że dokupimy sobie kilka maszyn, sprzedamy kilka maszyn, żeby już było jakoś, żeby się rozwijać, prawda? Tam trochę porobimy się tą 30 i w ogóle. Dobra, bo tak widzę, że tylko 60 używam, to jak na razie nie widzę sensu używania tamtej. Okej. Dobra, to ja to sobie teraz... O, suma niedostępna. Aha. Dobra, to może zrobimy tak. Okej, będzie teraz słoma lecieć? Leci słoma, świetnie. Okej. No to sobie teraz kosimy pszenicę. Teraz to będzie dopiero sypanie. Ja sobie rurę od tej od... No. Wystawię. Widzę, że ta słoma jest zmieniona. Nie ma tej tekstury, tak jak kiedyś, takie po prostu... No, to była tekstura taka grubsza, że to widać było, że się to naprawdę sypie. Ale jednak ta leżąca jest lepsza. Mimo wszystko. Dobra. I nie wiem, czy to chcielibyście prędzej zobaczyć. Nowy kombajn, czy... jakąś nową maszynę. Jak na razie musimy tutaj to wykosić, tą pszenicę. A jeśli nie, to w drugim odcinku już na pewno będzie wykoszona to pole i tamto pole obok farmy. No po prostu wykosiliśmy już sporo pól. Tam jest dwa chyba wykoszone były, czy jedno? Za farmą jest jedno, tu jest drugie, trzecie, teraz musimy czwarte. Plus wykosiłem, to ma jeszcze jedno pole, czyli 5 pól takich wykoszonych. No dobra, o, dostałem coś z YouTube, oby z YouTube. Na telefon? Z YouTube! Uwaga, uwaga, czy to będzie komentarz? Jest jakiś komentarz, poczekajcie, będę zaraz czytał. Już sobie to odpalam. Aha, odpaliłaś mi się reklamka jak na razie. A nie, to do Minecrafta ostatniego odcinka. Dobra, także nieważne. Już wyłączyłem. Wow. Dobra. To my sobie teraz przejdziemy tędy. Czy można zrobić takiego poprzeczniaka? Chyba zrobię. Z tej strony tak po prostu walniemy sobie. Tak, żeby mieć jakiś balans z tym kombajnem. Wow, trochę, widzicie, teraz kombajn jest przechylony i o to chodzi. A tak jakby był... no, bez tego skryptu to on by tak prosto był, prawda? A tak jest chociaż czuć, że jesteśmy na jakiejś górce, czy pod jakąś górką. Ja sobie teraz rurę schowam, pozwolicie? W kombajnie, tak. Dobra, tu widzę liście takie. Tekstury dodane. Znaczy tekstury. Fajne drzewa ogólnie są. Okej. Dobra, wyłączymy sobie teraz kombajn. Wolę bardziej wyłączać niż z tym headerem się bawić. Go podnosić non stop. Okej, jedziemy. Czemu to jest ten pomadem dychy ustawiony? Na więcej, proszę. 22, no też w sumie nie jest do dużo. A nie wiem, czy... Zaraz, zobaczymy, może nasz pan pracownik może kosi szybciej. Damy mu robotę. I czemu ja tak nie potrafię kosić? Wiesz, patrzcie, jak on zasuwa. To jest 9 na godzinę, 10, już dwukrotnie przekroczył naszą prędkość. No oczywiście, że oni mogą sobie jeździć na takiej prędkości. Ale coś jest nie tak, bo w sumie ja też powinienem. Muszę jakoś to ogarnąć, czy coś, ale... Dziwnie to było. Pracownik ma domyślnie pewnie to ustawione. A ja to raczej, nie wiem, jako gracz. Czy może motan gdzieś skonfigurowany był. Okej, jest full. Dobra, to się tu zatrzymam. Wystawiam tą rurę. I jedziemy po 60. Pokażę wam fajny trik. Patrzcie, jeszcze nie wsiedliśmy, już się jedzie. Dobra.
podjedziemy sobie z tymi przyczepami. Myślę, że tu będzie sporo tej pszenicy jednak. Okej, okay, wrzucimy sobie kierunek. Chwilę, niech tu sobie pan przyjedzie. Dobra, tam nic nie ma, nic. Okej, okay, to jedziemy. Hyc, wyłączymy. Dobra, zjedziemy sobie na pobocze. I będziemy sypać. Tylko nie wiem, na którą przyczepę. I czemu to się nie sypie? Nie rozłożony? Rozłożony, tylko pewnie za daleko dojechałem, czy coś. Dobra, moja wina już jest, pewnie. Także sobie teraz cofnę. O, teraz się sypie, super. Może nie tak, jak bym chciał, ale no, sypie się. Wow, wow, wow. Rzucę tym kombajnem. Dobra, jeszcze tylko tonna została. I możemy jechać dalej. Dobra. Gosimy dalej. Także co, no już powoli się zbliżam do końca odcinka, bo tak będę robił 25 minut, myślę. Ja to teraz wrzucę jakoś do renderingu, niech to się robi. I na 10 FPS-ach sobie to już wykoszę. I jak się dobrze uda, to w następnym odcinku będziemy mieli fajną rewolucję, bo też już coś planuję. Jakby coś. Okej, okay, no, kończę tutaj. Także no, myślę, że będzie coś ciekawego. Nareszcie coś ruszymy oprócz tych żniw. Bo tak dwa odcinki żniw to wiecie. Nie za bardzo ciekawie. Ojej, już tam się sypie. No i trzeba nie to jakoś sprasować, czy zgrabić. W ogóle nie wiem, co jest lepsze. Prasowanie, potem zbieranie tego, czy od razu może samozbierającą to pozbierać. Przyczepu. Dobra, w każdym razie na razie. Jeszcze się nie żegnałem, spokojnie. Trzeba to wykosić. Wow, ten komu jest naprawdę... Dobra. Zrobimy tak. Niech on sobie tutaj kosi. Dookoła będzie jeździł teraz, tak? Dookoła będzie jeździł pan. Oto kombajn sobie włączymy, żeby jeździł wzdłuż. To wszystko jest tak jakoś? Nie wiem. Dobra. Zobaczymy, jak sobie to będzie radził. A jeśli będzie git, to pojedziemy teraz 30 sprzedać. Chociaż on szybciej to kosi niż co cokolwiek się ma dziać. Dobra, włączymy sobie tutaj podgląd. To są dwie kreski w tym autokombajnie. I on teraz pojedzie w tą stronę, którą tutaj ma wybraną, tak? Czy już koniec? Już pan skosił koniec. O, teraz jak ja skręcam, to widzicie. Są te kreski tak pokazane fajnie. Dobra, tam. Rzucimy ci tutaj. Ciekawe, czy wykryje pszenicę. Powinien wykryć? Wykrył. Super. To jest naprawdę świetny mod, autokombajn. Czy już skończyłeś? No szybko. Dobra, przełączamy się w tą stronę. I teraz jedziesz. O, stój! Tą stronę. No tak, zapomniałem. O, jeszcze tam myszka latająca. Bo on albo kosi z jednej strony, albo kosi z drugiej. Dobra, teraz będzie za sobą. Tak? Tak, teraz się trzyma tej krawędzi, widzicie. Więc albo będzie go rzucać na boki, jak ktoś będzie gdzieś tam jakiś omijak, albo będzie cisnął prosto, jak teraz. Dobra, to w sumie tak będzie jeździć. Ale zasuwa szybko. Tak powinien kosić kombajn, kurczę, nie, ja się męczę z tym. Z tym kombajnem, nie wiadomo ile. Dobra, zaraz. O, jest akurat stop, widzicie jak elegancko. Super. Dobra, nasypiemy sobie na tą przyczepę. W sumie dobra, mogę zrobić tak, że wykosimy to pole jakby już. Albo on wykosi. Dobra, możesz sobie wykosić ten pracownik. Tylko jestem ciekaw, jak on tutaj zareaguje na tym zakręcie. Bo jest przyczepiony do tej strony, do tej krawędzi. Tak. Tak, zgadza się. Dobra, i co teraz zrobisz? Nasz kochany panie. Zakręcisz.
No to jestem ciekawy. Taki mini test robimy jakby. Teraz powinieneś cofnąć, tak, świetnie. I będziesz teraz zasuwać po tej stronie. Tylko nie wiem, czy ty będziesz jechał teraz z tej strony, bo krawędź jest... A, zmienił sobie krawędź, widzicie? Okej, takie... Wow, fajnie, fajnie. Super, że takie coś jest. Dobra, to w sumie pracownik jest lepszy i dużo nie bierze nawet. W sumie nawet bierze mało. O, widzicie, teraz o tym mówiłem, że będzie rzucało go. Dobra, stój tutaj, żebyś mi te słomy tak nie nazbierał. Odłóż sobie do kosza jakoś, w miarę tak równo. Bo o tym właśnie mówiłem, że pracownik będzie go rzucało po tym polu. O, teraz jeszcze tak równo przejadę. Wzdłuż po prostu. Jakoś tam się zrobi. Dobra, już widzę, że jest ponad 20 minut, ponad 25 minut tego odcinka. Dobra, także znowu będziemy się zostawić na te żniwa samemu. Już będziemy się widzieć w sumie po żniwach i tak dalej. Czy może trzeci odcinek żniw zrobimy? Nie wiem. Dobrze, także to był drugi odcinek z serii Od Farmy do Firmy z gry Farming Simulator 2015. Ja jestem Riot Gplay, no i się z wami żegnam do kolejnych odcinków z tej serii, z Farminga. Trzymajcie się, no i cześć!